Witam wszystkich serdecznie w ten wtorkowy poranek. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami. I witam Was na kolejnym webinarze zorganizowanym przez Digital Dexterity Labs. A dzisiaj, webinar specjalny, ponieważ mamy specjalnego gościa. Jest z nami Gosia Kiryłowicz z firmy Kalamari. Dzień dobry, Gosiu. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Małgorzata Kiryłowicz i od prawie dwóch lat jestem członkiem zespołu Customer Success w firmy Kalamari. Na co dzień zajmuję się właśnie na uproszczaniu automatyzacji procesów HR-owych, szczególnie pod kątem potrzeb naszych klientów, więc chciałabym dzisiaj Państwu ten temat odrobinę przybliżyć. Tak. U nas, dzięki Gosiu, u nas w Digital Dexterity Labs ostatnio sporo się dzieje. Ostatnio Piotrek Stąk opowiadali o sposobie automatyzacji i unowocześniania procesów biznesowych w firmie. I uznaliśmy, że bardzo dobrym pomysłem będzie, jeśli pokażemy Wam na przykładzie. Jak takie unowocześnienie może wyglądać? Zwróciliśmy się do tutaj naszych partnerów z kalamarii, czy zechcieliby pokazać nam przykład tego typu unowocześniania w kontekście procesów kadrowych. I cóż, i zgodzili się i dzięki temu mamy możliwość dzisiaj przedstawienia tego interesującego tematu Gosiu, jeszcze raz dzięki za to, że, że zdecydowaliście się u nas wystąpić. Przyjemność po mojej stronie. Tak, jeśli chodzi o program naszego dzisiejszego, naszego dzisiejszego wystąpienia. Sam webinar zaplanowaliśmy na około 45 minut, z czego lwią część będą przykłady, będą stanowiły przekłady i prezentacje, które przeprowadzi dla nas, przeprowadzi dla, nas dla nas Gosia. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia, o czym opowiadaliśmy na poprzednim webinarze, jeśli kogokolwiek nie było, proszę się nie martwić, nie jest to wymagany tutaj wymagany żaden stopień, żeby, żeby zrozumieć to, co dzisiaj będziemy, będziemy przekazywać. Następnie będzie prezentacja, będzie prezentacja kalamari. A w drugiej części naszego webinaru pogłębimy nieco zagadnienia związane z integracją nowoczesnych procesów w cyfrowe miejsce pracy, które, które budujemy dla naszych pracowników. Tutaj mam jeszcze na agendzie pytania i odpowiedzi, natomiast jest to taki troszeczkę może przerost, przerost formy, ponieważ pytania można zadawać nie tylko na końcu naszej prezentacji, tylko przez cały czas. W czacie mamy tutaj gotowy zespół do odpowiadania na wszelkie wątpliwości, bądź też kwestie, które się, które się pojawią, a jeśli w ciągu webinaru nie uda nam się odpowiedzieć na jakieś pytanie, to na pewno odpowiemy na nie w ramach podsumowania do dzisiejszego wydarzenia, gdzie między innymi wyślemy link do nagrania dzisiejszego wystąpienia, więc jeśli ktokolwiek chciałby potem do niego wrócić, bądź miałby takie pierwsze pytanie, które chciałby zadać, czy, czy dzisiejsze wystąpienie jest nagrywane, to tak jest i Podzielimy się, podzielimy się tym nagraniem. Ja nazywam się Łukasz Potrzepka w Digital Dexterity Labs. Już od czterech lat prowadzę wystąpienia, webinary. Zawodowo zajmuję się wdrażaniem cyfrowych miejsc pracy, cyfrowych miejsc pracy, ale cóż, to nie ja dzisiaj będę pierwsze skrzypce tutaj stanowił na dzisiejszym wydarzeniu. Dwa słowa przypomnienia w kontekście, w kontekście nowoczesnych procesów, konkretnie właśnie, jaki tak. Nowoczesnych pewnie stoi to w opozycji do klasycznych albo do takich jakie robiło się niegdyś. Ja osobiście z uwagi na moje doświadczenie od ponad 15 lat pracuję z technologiami Microsoftu zdarzało mi się tworzyć tego typu klasyczne rozwiązania. Rozwiązania stawiane na serwerach w klientów, które były dostępne z wewnątrz ich infrastruktury, nieczęsto wymagały dodatkowego sposobu logowania. Ich wytworzenie trwało trochę czasu i były robione absolutnie niestandardowo pod potrzeby klientów. Ja nie krytykuję tego podejścia absolutnie. Wiele systemów, nawet dzisiaj, w ten sposób powstaje i nie mogłyby powstać w żaden inny, w żaden inny sposób. Natomiast pojawiła się nowa możliwość, pojawiły się, pojawiły się nowe produkty, pojawiły się nowe usługi cyfrowe i nowe platformy, które pozwalają nam szybciej dostarczać wartość i digitalizować niektóre obszary naszych organizacji. Pojawiły się nowoczesne rozwiązania, czyli właśnie, czyli takie, które mamy dostępne natychmiast od ręki chmurowe które nie wymagają instalacji żadnych serwerów ani elementów infrastruktury w naszej sieci, a jedynie skonfigurowania naszego konta czy dostępu w, w, w infrastrukturze usługodawcy. I bez, bez narażania jakichkolwiek kwestii bezpieczeństwa. Te rozwiązania chmurowe nieczęsto, potrafi, nierzadko potrafią być bezpieczniejsze niż, niż te, które jesteśmy w stanie utrzymać samodzielnie. Obecne rozwiązania nowoczesne dostępne są na wielu urządzeniach: na, na telefonach komórkowych, na komputerach stacjonarnych, z wykorzystaniem aplikacji klienckich, ale też dostępnych bezpośrednio przez web. Czyli możemy do nich się dostawać na różne sposoby. Tak jak. W dzisiejszych czasach różna jest, różne, różne jest dystrybucja naszych użytkowników, naszych pracowników, którzy mają swoje preferencje. Więc wychodząc z inicjatyw, nowoczesne rozwiązanie jest dostępne na takim urządzeniu i na takiej platformie, z jakiej korzystają ci użytkownicy. Szybka dostawa wartości o tym już chwilką wspomniałem czyli mamy możliwość szybkiego skonfigurowania rozwiązania, wcielenia go w życie. Może sprawdzenia, czy do nas pasuje, podjęcia decyzji o przeskalowaniu, bądź też o zastosowaniu innego. Więc taką możliwość mamy, podczas gdy, tak jak wspomniałem wcześniej o pewnych historycznych wdrożeniach, można się uczestniczyć w jednym, w którym cykl wytworzenia był na tyle długi, że w momencie, w którym myśmy już wypuszczali kolejną wersję, było do nich tyle zmian, że ona nie mogła ujrzeć światła jednego, więc tego typu historie też potrafiły się zdarzyć. Ta szybka dostawa wartości ma bardzo duże znaczenie w tym szybko zmieniającym się świecie. Pomimo tego, że te rozwiązania są gotowe i dostępne bezpośrednio z, powiedzmy, internetu, to mamy. Możliwość bardzo zaawansowanego dopasowania tych rozwiązań do potrzeb naszej organizacji. Czy to pod kątem procesu, czy pod, to pod kątem osób, które w tych procesach uczestniczą, w których, które na przykład akceptują składane wnioski, bądź też tego, co dla kogo jest dostępne i w jakim wymiarze to wszystko w tych nowoczesnych aplikacjach jest możliwe do osiągnięcia i nie jesteśmy skazani na jedną słuszną konfigurację, którą ktoś nam przykazał. Nowoczesne aplikacje są również interoperacyjne, czyli zdolne do współpracy. To, że bierzemy usługę X od jednego dostawcy wcale nie znaczy, że teraz wszystkie inne usługi będziemy musieli od tego dostawcy brać, ponieważ no, zdając sobie sprawę z tego, jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość, producenci tego typu oprogramowania, rozumiejąc to, dopasowują i dostosowują programowanie i usługi do tego, żeby można było w części, bądź też w całości wykorzystywać je przez różne interfejsy i w różnych scenariuszach. Więc więc możemy, możemy łączyć nasze systemy kadrowe z naszymi systemami raportowania albo z naszymi internetami, co dzisiaj nawet będziemy mieli okazję zobaczyć. I ostatnie i nie najmniej ważne to jest to, że te rozwiązania mogą być właśnie integrowane z tymi różnymi wymienionymi przeze mnie platformami, również z wykorzystaniem technik low-codeowych bądź też no-codeowych. Czyli zintegrowanie systemu kadrowego z systemem raportu, do, do raportowania nie musi być projektem samym w sobie, jak to mogło mieć możliwość, czy, czy jak to się zdarzało w przeszłości. Więc widzimy, że te nowoczesne aplikacje. No, są zwinne, szybko dostarczają wartość. No i cóż, na pewno są warte, warte tutaj naszej uwagi. Jeśli natomiast chodzi o obszary tego, w jaki sposób te nowoczesne platformy aplikacyjne mogą być wdrażane w organizacjach, tak jak widzimy, produktów, które to realizują jest. Jest bardzo dużo. Ja nie będę przez nie przechodził. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do, do naszego poprzedniego wystąpienia. Natomiast to, co chciałam tylko na co chciałem tutaj zwrócić uwagę, że to nie jest koncepcja nowa, to nie jest coś, co wchodzi już za chwilę do, do użycia. To nie jest tak, że to, o czym za chwilę będzie opowiadała Gosia, już w przyszłym kwartale będziecie mogli mieć u siebie. To już jest z nami dziś, to można mieć u siebie już dziś, jutro, szybko. A samych obszarów jest naprawdę wiele. To, o czym opowiadał Piotrek z Tomkiem na poprzednim webinarze, widzimy. Mówili o integracjach, komunikacji, mikroaplikacjach, danych biznesowych, analizach czy zarządzaniu treścią. A my dzisiaj będziemy mówić o, o kadrach, o, o obszarze kadrowym, po to, żeby w jak najbardziej namacalny i biznesowy sposób można było przykład nowoczesnej optacji. Spełniającej te wszystkie wymagania, o których ja przed chwilą powiedziałem, zaprezentować. I może już dość tego teoretycznego wstępu, zobaczmy, jak to działa w praktyce, Gosiu. Jeśli mógłbym cię o to prosić, scena jest twoja, i cóż, zamieniamy się, zamieniamy się w słuch. Tak, jak najbardziej Łukasz, dziękuję, dziękuję za przekazanie głosu. Ja już sekundę potrzebuję, tylko udostępnię Państwu prezentację. I przejdziemy do samego wstępu, czyli może powiem parę słów na temat tego, czym my się zajmujemy i generalnie w jaki sposób możemy Państwu pomóc. Kalamari jest polską firmą technologiczną i obecnie dostarczamy rozwiązanie w modelu SAS. Oferując trzy moduły. Pierwszy z nich jest to, są to elektroniczne wnioski urlopowe. Z pomocą tego modułu oczywiście pracownicy mogą w bardzo łatwy, prosty i przyjemny sposób zgłosić wnioski urlopowe, ale również wnioski o pracy zdalną, o czym też za chwilkę sobie powiemy. Dodatkowo mamy też w ofercie moduł do ewidencjonowania czasu pracy, bardzo prosty i przejrzysty, dostępny z poziomu wielu różnych metod oznaczania. Też przez to za chwilę przejdziemy sobie do samej aplikacji, pokażę w jaki sposób to działa. I finalnie, ostatnim naszym najnowszym dzieckiem, można powiedzieć, jest moduł Elektroniczna Kartoteka Pracownika. Więc też chciałabym Państwu to nieco przedstawić i powiedzieć, i jak to wygląda. My generalnie w, Kalama, w Kalamari jesteśmy wielkimi fanami upraszczania różnych procesów, bo jest to bardzo ważne z naszej perspektywy, żeby, żeby naszym użytkownikom bardzo prosto i przyjemnie korzystało się z samej aplikacji. Mówi też e, o tym nasze główne motto, czyli we make HR simple e, i o tym dzisiaj chciałabym powiedzieć. E, Łukasz wcześniej wspominał już o takich e, Atrybutach nowoczesnych aplikacji, natomiast myślę, że mówiąc o nowoczesnej aplikacji, nie możemy pominąć tej prostoty i intuicyjności, i też myślę, że możemy śmiało nazwać się taką nowoczesną aplikacją z tego też właśnie powodu kalamari budujemy w taki sposób, aby, było, aby cały, cały system był zrozumiały nie tylko dla tego end-usera, dla użytkownika, natomiast ma być, ma być też prosty, intuicyjny dla administratora i jest to taka kwestia, nad którą my bardzo pracujemy i o której za chwilę odrobinkę opowiem. Temat naszego webinaru brzmi Wnioski wlopowe w erze cyfrowej i myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że pandemia COVID zmieniła mocno model pracy, jaki znaliśmy dotychczas. Model, ten model pracy zdalnej i model pracy hybrydowej stał się pewnego rodzaju standardem, i do tej pory sporo firm, szczególnie z branży technicznej, wróciło jeszcze do biur. A razem z tą nową sytuacją powstało też, powstały też wiele wyzwań, z którymi muszą się mierzyć nasi klienci, generalnie natury zarządzania i komunikacji. I tutaj na podstawie rozmów z naszymi klientami pojawiają się pewne kwestie, które są powielane, które pojawiają się właściwie w każdej rozmowie, jeżeli rozmawiamy o jakichś usprawnieniach, o problemach, o wyzwaniach, z którymi się mierzą. Pierwszy z nich jest nieintuicyjne, przestarzałe narzędzia. Duże firmy zwłaszcza decydują się na korzystanie z rozwiązań, które zostały im zbudowane. Kilka, kilkanaście lat temu. Nie są one aktualizowane. Brakuje w nich tych atrybutów nowoczesnych aplikacji, takich jak na przykład integracje czy też aplikacje mobilne. Te systemy są trudne w użytkowaniu, dlatego że no nie są dostosowane, nie są aktualizowane. Z kolei druga grupa klientów, dużych klientów, decyduje się na zakup takiego narzędzia. My natomiast mamy Combine, narzędzia All-in-One, które zawiera w sobie wszystkie funkcjonalności. Z tym wiążą się też pewne problemy, dlatego że takie narzędzie jest nieintuicyjne, ponownie, jest trudne w użyciu i też decydując się na, na taką decyzję, podejmując taką decyzję, klienci otrzymują wszystko na temat, natomiast nie ze wszystkiego korzystają. Dlatego też kanamari jest zbudowany w taki sposób, aby Państwo mogli wybrać, czego potrzebują, i dostosować to do własnych potrzeb. Taką jedną z też z dużych kwestii problematycznych, które pojawiły się wraz z pojawieniem się modelu pracy zdalnej i hybrydowej, jest, są trudności z zarządzaniem urlopami i czasem pracy. Tutaj słyszymy bardzo różne sytuacje, przykładowo wysyłanie wniosków urlopowych mailowo. Te wnioski się gubią, jest problem z akceptacją, nie wiadomo, kto powinien być za to odpowiedzialny. Więc zautomatyzowanie tych procesów zdecydowanie myślę, że usprawni państwo pracę taką codzienną i też ułatwi. Takie codzienne funkcjonowanie z perspektywy pracownika. Dodatkowo pojawiły się też problemy z zarządzaniem pracownikami na odległość, czyli generalnie cała, cała forma kontaktu i też przekazywanie informacji i zarządzanie hybrydowym modelem pracy. Pracownicy często nie wiedzą, w jaki sposób mogą zgłosić wniosek o pracę zdalną, przykładowo, gdzie to podejrzeć, kto powinien to zaakceptować, do kogo się z tym udać, więc wprowadzenie narzędzia, które Wam to ułatwi, jest myślę, że bardzo kluczowe. Takim kolejnym elementem, który jest powielany, powtarzany przez naszych klientów, są problemy z komunikacją podczas pracy zdalnej. I wszyscy wiemy, że korzystamy z różnego rodzaju komunikatorów, z Teamsów, ze Slacka. Natomiast na ogół te komunikatory służą nam do takiego, takiej codziennej komunikacji. Kiedy pojawia się potrzeba sprawdzenia, kto pracuje zdalnie w danym dniu, bądź też kto będzie niedostępny, pojawia się problem, tak? Bo, bo trzeba kogoś zapytać. Trzeba wykonać jakąś akcję dodatkową, podczas gdy to wszystko może być zautomatyzowane i widoczne wizualnie bo to też jest bardzo ważna kwestia żeby to wszystko było ładnie przedstawione z poziomu jednej aplikacji. Finalnie to wszystko przekłada się na spowolniony przepływ informacji, więc całe procesy, które tak na dobrą sprawę wiem, że mogą zająć kilka, kilka minut do jednego dnia, zajmują tygodnie, bo to wszystko się gdzieś gubi i pojawiały się generalnie różne problemy. I myślę, że tutaj możemy posłużyć się, możemy oprzeć się właściwie na wynikach badań, które zostały przeprowadzane w 2020 roku przez, przez Great Digitals Be Different. I celem tych badań było sprawdzenie, jak firmy radzą sobie z komunikacją firmową w trakcie pandemii versus jak postrzegają tą komunikację pracownicy. Wyniki okazały się być dosyć zaskakujące, dlatego że aż 90% badanych określiło, że taką najbardziej pożądaną cechą w komunikacji wewnętrznej była transparentność. Z kolei aż 85% wskazań pracowników dotyczyły zrozumiałości komunikacji, czyli ponownie wracamy do tego, o czym mówiłam. I finalnie 85%, 70%, przepraszam, 9% wskazań Określał czas przekazywania tych informacji, czyli generalnie wszystkie informacje, które spływają od nas do klientów, mają potwierdzenie w różnego rodzaju badaniach. I teraz z drugiej strony, bo badanie te też badało odbiór pracowników tych kwestii, i tu było, to było dla mnie największe zdziwienie, myślę, że dla Państwa też będzie, dlatego że tylko 20% ankietowanych wskazało komunikację firmy jako transparentną. Więc myślę, że to pokazuje nam, jak ważne i istotne jest tu nowocześnienie i optymalizacja procesów komunikacyjnych. I jest to zdecydowanie przestrzeń do naszych wewnętrznych działań. Tak, tutaj Łukasz też wspominał o integracjach. Z naszej perspektywy jest to też bardzo ważna cecha takiej nowoczesnej aplikacji. My generalnie bardzo, bardzo dużą uwagę przywiązujemy do różnego rodzaju integracji, dlatego że zarówno integracja, jak i też klucz API, Otwierają furtkę do automatyzacji takich codziennych zadań i ułatwiają płynną komunikację, czyli znowu wracamy do tego, o czym wcześniej mówiłam. Dzięki integracji możemy stworzyć takie świetne, bardzo przyjemne środowisko pracy, w którym nie musimy skakać pomiędzy różnymi aplikacjami, żeby załatwić różne kwestie i wszyscy mogą skupić się na tych istotnych sprawach, a nasze procesy biznesowe są zaopiekowane i działają jak dobrze naoliwiona maszyna. Poza tym też na poprzednim webinarze Piotr i Tomasz właśnie wskazywali na to, że, komunikacje, że aplikacje w tych czasach komunikują się ze sobą znacznie lepiej, łatwiej, prościej, przyjemniej i warto z tego korzystać. Warto korzystać z tych możliwości, które dają różnego rodzaju aplikacje. I dlatego my się integrujemy z różnymi systemami. Są to m.in. systemy kadrowo-płacowe takie duże systemy kadrowo-płacowe. One pozwalają na eksport danych, takich jak czas pracy oraz też wnioski o nieobecności i później procesowanie ich zewnętrznie. Dodatkowo integrujemy się też z systemami zarządzania projektami, takimi jak Jira, Sana, Basecamp. One pozwalają na logowanie SSO i dodatkowo na import pracowników. Finalnie też integrujemy się z na przykład takimi dużymi ekosystemami biurowymi Microsoft, Google i z komunikatorami, czyli Slack i Teams, i chciałabym właśnie z racji tego, że jesteśmy tu, tutaj dzisiaj z Łukaszem, więc chciałabym pokazać Wam, jak wygląda nasz system właśnie w połączeniu z Microsoft. I pokażę Wam, mam nadzieję, jak może wyglądać takie nowoczesne miejsce, aplikacja do zgłaszania urlopu, wniosków urlopowych i nie tylko. Więc przejdźmy może teraz do samej aplikacji. Generalnie po aktywowaniu integracji z Teamsami, Pracownikom pojawi się tutaj taka dodatkowa aplikacja, Kalamari, z pomocą której w bardzo prosty i przyjemny sposób będą mogli oni między innymi zarejestrować swój czas pracy, czyli rozpocząć go, zarejestrować przerwę, też jeżeli pracujecie na projektach, będzie możliwość oznaczenia pracy nad projektem. Te wszystkie elementy, czyli te wszystkie informacje, które wprowadzamy tutaj do systemu, są w pełni eksportowalne, więc można później sobie wyłuskać te informacje, eksportować je i dalej przetwarzać. Dodatkowo w tym miejscu zegara, czyli tego pierwszego kafelka, zobaczymy swój plan pracy, możemy dodać też krótkie podsumowanie naszego dnia pracy. Kolejny kafelek, ewidencja, pokazuje nam nasz czas pracy w odniesieniu do dnia tygodnia i miesiąca, więc możemy sobie sprawdzić, czy były jakieś nadgodziny, niedogodziny, jak wygląda nasz finalny balans. Możemy też sprawdzić nasz poprzedni, takie odniesienie do historycznych historycznej ewidencji czasu pracy, historyczny poprzedni dzień, poprzedni tydzień i poprzedni miesiąc i wiemy, że jest to niezwykle przydatne właśnie w kwestii nadgodzin, bardzo wiele to ułatwia. Jeśli chodzi o dostępności, z tym wiąże się bardzo wiele pytań i wiemy, że firmy w dużej mierze decydują się na wdrożenie nowego narzędzia właśnie ze względu na pytania od pracowników i składanie wniosków urlopowych. Pierwsza, pierwsza zakładka, czyli dostępność, pokaże nam naszą dostępność urlopową. Więc rozwiązujemy tutaj kwestię pytań. Pracownicy, Samodzielnie mogą sprawdzić swoje dostępności i mogą zobaczyć, ile dni zostało przeniesionych z poprzedniego roku, ile dni zostało już wykorzystane, w ogóle do jakich typów nieobecności mam dostęp, bo może to też nie do końca jest zawsze jasne. Więc w prosty i czytelny sposób, graficznie przedstawione, mamy te wszystkie podsumowane informacje. Kolejna zakładeczka Zaplanowane nieobecności pokazuje nam na nasze zaplanowane nieobecności i zobaczymy tutaj wnioski o nieobecności, czyli na przykład urlopy wypoczynkowe. Bądź też inne skonfigurowane typy nieobecności, które są dostępne pracownikowi, i też wnioski o pracę zdalną. Więc w tym miejscu generalnie można sobie zobaczyć moje plany urlopowe oraz plany związane z pracą zdalną. I bezpośrednio z tego kafelka możemy też zgłosić wniosek urlopowy. Więc ponownie rozwiązuje nam to taki, taki problem, zwłaszcza w przypadku pracowników zdalnych. Bądź też pracujących hybrydowo, w jaki sposób powinniśmy złożyć wniosek? Jest to dosyć proste. Klikamy tutaj na ikonkę. Mamy dostęp do moich wybranych typów nieobecności. Wybieramy zakres dat. Spróbujmy złożyć wniosek może na jutro, bo wydaje mi się, że na dzisiaj już jakiś mam złożony w ramach testów. Możemy wybrać też osobę zastępującą. Tu chyba ze względu na udostępnienie ekranu, OK, już działa. Możemy dodać też powód i komentarz i złożyć taki wniosek. Wniosek. Po wysłaniu zostaje wysłany do akceptacji osoby akceptującej, i tutaj ponownie kalamari charakteryzuje się tym, że w bardzo elastyczny sposób można zdefiniować te procesy akceptacji. Więc może akceptującą osobą może być menadżer bezpośredni przełożony, natomiast mo może być też ustawiona akceptacja dwuskładnikowa, dwuetapowa i wówczas taka osoba akceptująca otrzyma w kafelku do akceptacji te wnioski i bezpośrednio z Teamsów możemy sobie przejrzeć wszystkie wnioski, które oczekują na jakieś działanie i zdecydować, czy chcielibyśmy je zaakceptować, czy też odrzucić. W akceptacji, bądź odrzucaniu tych wniosków może pomagać nam kolejny kafelek, czyli nieobecności w firmie. On w bardzo łatwy i przejrzysty sposób pokazuje dzisiejsze zaplanowane na dzisiaj wnioski o nieobecność oraz wnioski o pracę zdalną. Więc tak naprawdę w chwilę możemy zorientować się, jaka jest dostępność pracowników w biurze, kto pracuje zdalnie, kto pracuje, może jest w delegacji, bo to też będzie tutaj w tym miejscu widoczne. Kiedy to rozwiniemy, zobaczymy. Kto jest na przykład nieobecny. Możemy też sprawdzić nadchodzące nieobecności, więc z poziomu Teamsów pomoże nam to w zdecydowaniu, czy chcielibyśmy taki wniosek zaakceptować, czy też na przykład odrzucić. Dodatkowo taką fajną funkcją, która się pojawiła dosyć niedawno, są powiadomienia personalne. Więc jeśli pracownik ustawić sobie, że chciałby otrzymywać powiadomienia o różnego rodzaju eventach, nazwijmy to w Kalamarii, czyli na przykład chciałby otrzymywać powiadomienia o statusie wniosków do akceptacji, o tym, że zapomniał zakończyć swojego dnia pracy, bądź zapomniał go rozpocząć i wiele innych też powiadomień personalnych, które można sobie zdefiniować, to będzie to dostępne właśnie tutaj w tej zakładce aktywność, więc w fajny, przejrzysty sposób też można sobie zobaczyć takie podsumowanie i ponownie nie ma takiej konieczności, żeby się do, do systemu i sprawdzać to, bo wszystko jest dostępne z, tak naprawdę z, z poziomu Teamsów, czyli z poziomu narzędzia, z którego pracownicy korzystają codziennie, na co dzień. Myślę, że warto tutaj też wspomnieć, że my się nie integrujemy tylko z Teamsami, my się generalnie integrujemy z Microsoftem, więc ta integracja będzie też dostępna na przykład w Outlooku, jeżeli ktoś z Państwa nie korzysta z Teamsów i też w innych narzędziach Microsoftu z poziomu dashboardu 365 Microsoft 365 to również będzie dostępna i będzie ta aplikacja widoczna. Wracając do pulpitu, oczywiście są to bardzo podstawowe funkcjonalności, które, z których najczęściej korzystali nasi klienci, bo badaliśmy to, więc tutaj pojawiły się, pojawiły się takie funkcjonalności, które są najbardziej przydatne i użyteczne, natomiast to nie jest cała aplikacja. Dodatkowo po zainstalowaniu Kalamari, będziecie mieć dostęp też do, oczywiście do pełnej formy aplikacji, i może przejdziemy już do samej, do samej aplikacji. Wszystkie te funkcje są, mają swoje rozwinięcie w aplikacji np. webowej. Jeśli chodzi o czas pracy, Tutaj w bardzo prosty i przejrzysty sposób można sprawdzić swoje podsumowanie czasu pracy, czyli widzimy ewidencję. Jest to, pokazuj, pokazuj, pokazywane są tutaj też różnego rodzaju nieprawidłowości, gdyby pracownik chciał to zobaczyć. Oczywiście myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że regularny pracownik, taki end user, zobaczy tutaj tylko swoją ewidencję czasu pracy, także nie będzie mógł zobaczyć swoich kolegów i koleżanek. Tę ewidencję możemy filtrować poprzez różne widoki. Możemy zobaczyć godziny wejścia, wyjścia, czas pracy, bilans czy też projekty. Dodatkowo sama rejestracja czasu pracy może odbywać się za pomocą siedmiu różnych metod rejestracji, dlatego że my nie oferujemy tej, tej funkcjonalności tylko z poziomu Teamsów, można skorzystać z aplikacji mobilnej, można skonfigurować sobie kody QR, które będą skanowane na przykład pod, podczas wejścia i wyjścia z pracy. Integrujemy się z Ibiconami, więc to, o czym Łukasz wspominał, te integracje, i rozszerzalność i możliwość dostosowania tej aplikacji do Waszych potrzeb, myślę, że jest tu bardzo istotnym elementem, na który też warto zwrócić uwagę. Przechodząc do, do modułu nieobecności, chciałabym tutaj tylko zwrócić uwagę na, na funkcję kalendarza, która na pewno wiemy, że jest, jest bardzo przydatna z perspektywy naszych klientów. Zakładka kalendarza pokaże nam w czasie rzeczywistym, oczywiście zaplanowane nie, nieobecności, też pracę zdalną. Także, tak jak tutaj widać, można zobaczyć status, status takiego wniosku i też filtrować sobie, gdybyśmy chcieli sprawdzić konkretnego pracownika, bo wiem, że tych wniosków oczywiście będzie odpowiednio więcej. Ważna kwestia jest taka, że ten kalendarz można sobie skonfigurować w taki sposób, że będzie on widoczny w outlooku. Więc ponownie. Omijamy tą potrzebę skakania między aplikacjami, to wszystko będzie dostępne z poziomu jednej aplikacji z Outlooka zapewne korzystają Państwo na co dzień, więc jest to duża, duże ułatwienie. Natomiast nie jest to tylko Outlook. Z pomocą iCala integracji iCala, czyli subskrypcji kalendarza, można ten kalendarz kalamarii dodać też do innych zewnętrznych aplikacji i korzystać z przyjemnością. Wiemy, że to jest bardzo potrzebne. Przechodząc do zakładki pracownicy, jest to nasze najnowszy moduł, powstały stosunkowo niedawno. On w, obecnie składa się z dwóch, z dwóch sekcji. Pierwsze z nich są to dokumenty, w których oczywiście możemy przetrzymywać, tworzyć i gromadzić informacje i dokumenty pracownika, takie jak na przykład paski płacowe, różnego rodzaju umowy, badania lekarskie. Tak jak widać tutaj możemy umieszczać takie dokumenty i... Wymieniać informacje pomiędzy pracownikiem i też osobą, która te dokumenty administruje, więc bardzo to ułatwia różne procesy. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić na zakładce Ludzie, która została stworzona, aby troszeczkę sprawić, że te informacje o pracownikach w aplikacji będą bardziej transparentne. I z tego też powodu, na podstawie rozmów z naszymi klientami. Dowiadywaliśmy się, że istnieją pewnego rodzaju problemy z przetrzymywaniem tych dokumentów, z informacji o pracownikach, przepraszam. Generalnie często są korzy firmy korzystają z różnego rodzaju Excela albo też z zewnętrznych aplikacji, natomiast pojawia się problem z tym, aby pokazać tę informację pracownikom. Pracownicy, zwłaszcza pracujący hybrydowo, bądź też zdanie, mają problem z poznaniem swoich kolegów i koleżanek z zespołu. Więc moduł Ludzie pozwala nam na podejrzenie takich podstawowych informacji o pracownikach. Tutaj generalnie jestem zalogowana jako administrator, więc widzę dużo więcej, natomiast taki zwykły pracownik po zalogowaniu się do systemu zobaczy informacje na temat swoich kolegów i koleżanek, bardzo podstawowe, czyli do jakiego zespołu ktoś jest przypisany, jaki jest jego bezpośredni przełożony. Dodatkowo wprowadziliśmy tak zwane pola niestandardowe, custom fieldy, w których możemy gromadzić różnego rodzaju informacje. I w ten sposób moduł pracownicy, ta, ta sekcja ludzie, stała się pewnego rodzaju miejscem do taką bazą wiedzy o pracowniku. Możemy tam przechowywać informacje na przykład o różnego rodzaju badaniach lekarskich, o tym, jaki sprzęt ktoś posiada u siebie na stanie, tak? bo firmy decydują się też na takie kroki, informacje o dzieciach pod kątem HR-ów, różnego rodzaju badania lekarskie, terminy badań, przypomnienia o różnych sytuacjach, więc całą budowę tej struktury możemy w bardzo prosty, intuicyjny sposób budować Dodatkowo jest dostępna taka sekcja Praca ze mną, i jest to generalnie powstała ona w celu właśnie przedstawienia pracownikom, którzy nie mają takiej możliwości, aby się na przykład widzieć, ale też gdyby chcieli się po prostu poznać i poczytać trochę więcej o sobie. Jest to pewnego rodzaju instrukcja pracownika, tak my ją nazywamy. Jest to w wersji angielskiej Work with Me, i tutaj możemy zawrzeć informacje, o mnie, o moim preferowanym sposobie na przykład kontaktu, w jakich godzinach chciałabym, aby, aby ktoś się ze mną kontaktował. Też ym, informacje na temat feedbacku, gdybyśmy chcieli. Generalnie y, też możemy dodać informacje o preferowanym sposobie współpracy. W jaki sposób pracuje efektywnie, czego oczekuje od innych, więc, generalnie, jest to takie podsumowanie naszych preferencji i też oznaczenie tego, czyli zbudowanie pewnego rodzaju obrazu, który jest udostępniany zewnętrznie dla innych pracowników i który generalnie pozwala na uniknięcie różnego rodzaju niedopowiedzeń i niezrozumienia siebie wzajemnie. Więc, jest to taka fajna sekcja, którą właśnie chciałabym się z Państwem dzisiaj podzielić. Może wróćmy już do samej aplikacji. Tak, i tutaj Łukasz wspominał o tych integracjach, więc przekazuję mu głos, aby też troszeczkę więcej o tym Państwu opowiedział. Jasne. Dziękuję Gosiu, dziękuję Gosiu, bardzo za, za to omówienie. Ja tutaj może uchylę rąbka tajemnicy polegające na tym, że Digital Dexterity Labs jest... Jest oczywiście tutaj grupą osób pochodzących z różnych organizacji. Ja konkretnie pochodzę z firmy ITDF z Wrocławia, i my z firmą Kalamari mamy do czynienia już dłuższy czas, ponieważ Cóż, też jesteśmy subskrybentami tej cyfrowej usługi. I tak jak powiedziałem, prezentacja, nawet pomimo tego prezentacja była dla mnie bardzo interesująca, ponieważ my osobiście w IT-dev mamy tylko podzbiór modułów na chwilę obecną wykorzystywany, ponieważ niektóre inne rzeczy realizujemy w taki sposób, w jaki robiliśmy to od lat, czyli historycznie gdzieś tam czas pracy rozliczaliśmy w taki, a nie inny sposób, więc skorzystamy z modułu nieobecności. Co tylko pokazuje, że, cóż, no ten poziom i możliwość dopasowania do, do organizacji jest tutaj no, na, te możliwości stoją na, na najwyższym poziomie. Więc tutaj tutaj absolutnie też, też Jagosiu z ciekawością obejrzałem te wszystkie nowinki oraz te obszary, z których my nie korzystamy. Jeśli chodzi o kwestię integracji z cyfrowym miejscem pracy, dla wielu z Was takim cyfrowym miejscem pracy, z którego pracownicy bardzo rzadko w ogóle wychodzą w ciągu dnia, są właśnie Teamsy. Więc, takim już pierwszym, pierwszą potrzebą do zaspokojenia jest udostępnienie możliwości aplikacji, właśnie z wykorzystaniem, z wykorzystaniem Teamsów. Dzięki temu nie trzeba się przełączać między aplikacjami, bo badania pokazują, że ta konieczność realizacji każdego zadania w innym narzędziu, to jest coś, co mocno doskwiera pracownikom w erze pracy hybrydowej. Temat integracji można pociągnąć nawet dalej i starać się przenikać z funkcjonalnościami i z różnego rodzaju możliwościami, jakie oferują poszczególne usługi, przenikać w jak największej liczbie kanałów. I tu właśnie na ekranie mamy przykład kolejnego takiego kanału, gdzie można by zastosować, zastosować integrację z Kalamari. a wiemy o tym, że można by ją zastosować, ponieważ my wewnętrznie w ITDF, tak, takżeśmy sobie ten problem rozwiązać. Problem, czy to zagadnienie? usprawnili i rozwiązali, czyli mamy możliwość nie tylko używania aplikacji poprzez dedykowane, dedykowane apki, czy to za pośrednictwem Teamsów, czy telefonu komórkowego, ale na przykład na stronie głównej rozwiązania internetowego, jeśli takowe w naszej organizacji istnieje. Tutaj widzimy po prawej stronie są kafelki, te konkretne, konkretne pochodzą z, z modułu Viva Connections od Microsoftu, natomiast te kafelki mogą również informować nas, czy, czy dawać nam możliwość skuszenia wniosku urlopowego, czy skorzystania z jakiejś funkcjonalności, która swoje korzenie ma właśnie w, w konkretnej usłudze cyfrowej, czyli na przykład tak jak dzisiaj rozmawiamy w module do zarządzania nieobecnościami, ewidencjonowaniem czasu pracy, czy prowadzeniem katalogu pracowników, jakim jest kalamari. Tu po lewej stronie natomiast widzimy wyciągnięty na, na, na pierwszy plan moduł raportowy. Tak. Ten przykład tego, tej głównej strony intranetu, którą przed chwilą oglądaliśmy, jest mocno tutaj nacechowany właśnie danymi. Ponieważ jednym z trendów, które, które ostatnio obserwujemy, to jest właśnie położenie większego nacisku na demokratyzację informacji, demokratyzację danych, podejmowanie świadomych decyzji, a to będziemy mogli osiągnąć wtedy, kiedy te informacje będą prezentowane pracownikom no, bez zbędnej zwłoki, so, może powiedzmy to w ten sposób. Korzystając z, z dostępnych platform, my akurat specjalizujemy się w, w rozwiązaniach opartych o Power BI, mamy możliwość. Wyświetlania informacji, które pochodzą z różnych źródeł. Klasycznie, jak pomyślimy sobie o systemach do raportowania, do głowy przychodzą nam bazy danych, do głowy przychodzą nam hurtownie danych, które nie, rzadko jakimiś tutaj skomplikowanymi czy ciężkimi metodami zaciągają informacje z różnych systemów, obrabiają je i wystawiają, wystawiają użytkownikowi do skonsumowania. Nowoczesne aplikacje, w tym m.in. aplikacja Kalamari, umożliwia wyciągnięcie informacji za pośrednictwem, za pośrednictwem interfejsu programistycznego bezpośrednio do, do platformy, w tym wypadku Power BI, przetworzenia jej i udostępnienia osobom nietechnicznym. W Power BI można budować raporty no niemalże jak tablice, tabele przestawne w Excelu. Oczywiście, jeśli ktoś na porobiają się zna, to najmocniej no przepraszam za to uproszczenie. Natomiast to, co chciałem tutaj przekazać, to jest ta wtyczkowość i modularność. Różnego rodzaju aplikacji, również aplikacji do nieobecności, którą oglądamy dzisiaj, która pozwala na uwzględnienie informacji o nieobecnościach, na przykład w tym wypadku, w, te, w innych raportach. I oczywiście mogą być to raporty kadrowe, tak, tu akurat widzimy jakieś finansowe, mogą być, to mogą być to raporty kadrowe, które pokazują, jaki poziom obłożenia, nieobecności, bądź też, nie wiem, zwolnień lekarskich na przestrzeni roku, roku mamy. Natomiast mogą być to też możemy też te informacje absolutnie zaciągać do raportów finansowych. Chociażby z tego tytułu, że w momencie, kiedy pracownik jest nieobecny, no to koszt, koszt wynagrodzenia się zmienia. Czasem coś pokrywa ZUS, czasem czegoś nie pokrywa ZUS, bądź też inaczej będziemy liczyć nasze marże w momencie, w którym mamy więcej albo mniej osób w danym momencie, czy też więcej lub mniej godzin do przepracowania w danym okresie. Wszystko oczywiście zależy od specyfiki raportowania i od tego, jak konkretna organizacja do tego podchodzi. Natomiast ta wygoda i ta Możliwość przypięcia informacji pochodzącej z zewnętrznego systemu niemalże na zasadzie wtyczki, bez konieczności integrowania tego w jakieś skomplikowane repozytoria i bazę danych pośrednie, to jest tutaj ewidentnym plusem i, i, i pozwala nam na właśnie szybszą, szybszą dostawę wartości również w tym obszarze, jakim jest warstwa raportowania i demokratyzacji danych. Kolejnym niezwykle ciekawym obszarem, w którym możemy wykorzystać i, i możliwości różnego rodzaju cyfrowych miejsc pracy, jest to obszar, no cóż, wykorzystujący sztuczną inteligencję, wirtualnych asystentów, botów. To, co teraz prezentuję na ekranie, to jest. To są faktyczne zrzuty ekranu z systemu cyfrowego miejsca pracy, jaki wykorzystujemy u nas w organizacji i naszego wirtualnego asystenta, który wykorzystując no, najnowsze zdobycza sztucznej inteligencji skanuje nasze, nasze środowisko i stara się odpowiedzieć, odpowiadać na nasze pytania w sposób najbardziej odpowiedni. Więc nie tylko możemy wyciągać informacje z systemów zewnętrznych i udzielać informacji na pytanie, ile jeszcze pozostało mi dni do, do urlopowych, czy wręcz zbudowania, zgłaszania wniosku urlopowego z wykorzystaniem właśnie interfejsu botowego, ale możemy też opisywać procesy, które wokół tego, wokół tego są zapięte, podpowiadając pracownikom, w jaki sposób najszybciej mogą zgłosić wniosek, czy, czy jak wygląda procedura u nas w organizacji wykorzystania danego narzędzia. No to jest niezwykle istotne w tym kontekście, o którym mówiłem wcześniej. Im, im większą liczbą kanałów dotrzemy do naszych pracowników, tym tak naprawdę w tym, w tym większym stopniu zabezpieczymy zwrot z inwestycji w narzędzie. Więcej osób będzie wiedziało o istnieniu narzędzia, więcej osób będzie w stanie szybciej po nie sięgnąć, żeby zrealizować swoje zadanie, redukując gdzieś czas potrzebny na to, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby coś rozpoznać, no bo o ile jeszcze w przypadku zgłaszania nieobecności, to jest wiedza, którą pracownicy nabędą dość szybko, w szczególności, że jest to bardzo w ich interesie, żeby zgłosić wniosek urlopowy z wykorzystaniem, w tym wypadku Kalamari, bo inaczej, no cóż, nie zostanie im przyznany ten urlop i nie pojadą na swoje wakacje. Ale jeśli będziemy mówić o tych dodatkowych modułach, tych niezwykle ciekawych rzeczach, które pokazywała nam dzisiaj Gosia, takich jak katalog pracowników, jak możliwość zobaczenia, kto się czym zajmuje, no to to są już takie funkcjonalności, które im bardziej rozpromujemy wśród, naszych, wśród naszej załogi, w tym większym stopniu będą Wykorzystywane, i tym szybciej dotrzemy do korzyści, które te możliwości i te narzędzia oferują. Więc również nauczenie naszego wirtualnego asystenta i pokazanie mu, gdzie on może skorzystać, gdzie pracownik może skorzystać z jakichś informacji czy funkcji, jest niezwykle wartościowe. I tutaj nie należy zapominać o tym, że wykorzystując akurat platformę Microsoftu, ufam też, że inne platformy. Nie specjalizuję się w nich, więc nie będę się tutaj do nich odwoływał. Mamy możliwość dodatkowych, dodatkowej rozbudowy tych procesów, które w naszej organizacji działają w obrębie, w tym wypadku, jak dzisiaj rozmawiamy, kadr nieobecności i zarządzania czasem pracy. Mamy możliwość na przykład zaimplementowania procesu, który będzie przypominał pracownikom o tym, że. Nie wiem. Mamy procedurę, która mówi do końca roku kalendarzowego należy zgłosić swoje, wszystkie swoje nieobecności, które przekraczają na przykład 5 dni roboczych. Tak akurat jest u nas, u nas w nas I w tym, momencie, w tym momencie mamy możliwość zaimplementowania procesu. Oczywiście może się okazać, że za jakiś czas na, na, na liczne wnioski swoich użytkowników Kalamari daną funkcjonalność dostarczy i rozbuduje swoją ofertę. Natomiast jeśli my mamy jakiś bardzo specyficzny proces, to korzystając z możliwości, jakie oferuje Power Platform czy Power Virtual Agents, jeśli mówimy o botach, mamy możliwość zaimplementowania takiego procesu i posadzenia go w naszym cyfrowym miejscu pracy w taki sposób, że bot będzie najpierw sprawdzał, czy dany pracownik na przyszły rok ma już zgłoszony urlop w takim wymiarze, a jeśli nie ma, będzie komunikował się z pracownikiem i będzie informował go, że hej, nie wiem, czy pamiętasz, ten artykuł, link, yy, yy, tu, yy, wspominaliśmy w nim o tym, że w długie urlopy należy zgłosić do końca roku, pomoże nam to lepiej zoptymalizować nasze działania w przyszłym roku, a tobie, tobie zagwarantuje, że twój wniosek nie będzie, nie będzie odwołany, więc proszę, zrób to tutaj o link 1, 2, 3 w taki sposób, Komunikacja oczywiście dopasowana do naszej organizacji, proces uzupełniony naszymi konkretnymi wymaganiami. Możemy to zrobić wykorzystując to, co oferuje nam Power Platform, co oferuje nam Microsoft i przez to, że nowoczesne aplikacje takie jak Calamari dają możliwość tego wtyczkowania w różne miejsca, do raportów, do naszego internetu, do Teamsów, ale też do niestandardowych procesów, właśnie w taki sposób, jak teraz pokazuję na ekranie. Możemy te nawet nasze najbardziej specyficzne wymagania zrealizować. Dobrze. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że dotrwaliście z nami tutaj do końca. Mam nadzieję, że to, co przedstawiliśmy wam, było dla Was interesujące, a żeby dodatkowo zachęcić Was do pogłębienia tematu, Gosia wraz z zespołem przygotowali tutaj ciekawą propozycję. Tak, dokładnie. Gdybyście chcieli przetestować naszą aplikację i sprawdzić, czy w ogóle to się sprawdza, to przygotowaliśmy dla Was prezent. Jest to 20% rabatu na hasło DDL na pierwszą płatność, płatność miesięczną bądź też, bądź też roczną. Wystarczy zarejestrować się na Trial do 31. pomożemy z wdrożeniem. Na podstawie doświadczenia myślę, że mogę powiedzieć, że generalnie całe wdrożenie aplikacji zajmuje nawet do trzech dni, więc jest to niezwykle szybki proces i Zachęcam do rejestrowania się. Tak, ja również, również do tego zachęcam, a jednocześnie też dla wszystkich, którzy, którzy mieli kolwiek, kiedykolwiek wątpliwości, czy webinary DDL idą na żywo owszem, idą. W ostatniej chwili zamieniłem kolejność, kolejność dwóch slajdów, <laughs> więc, więc musieliśmy się szybciutko, szybciutko dostosować. Więc, co, jakiego, jakiego rodzaju najważniejsze informacje chcielibyśmy tutaj, nazwijmy to, podbić i przekazać na koniec naszego, naszego dzisiejszego wystąpienia? Oprócz oczywiście dobrej oferty i, i, i naprawdę, naprawdę fajnego produktu, jakim jest Kalamari. Przede wszystkim, w kontekście nowoczesnych aplikacji, warto sięgać po rozwiązania, które są sprawdzone, które rozwiązują jakieś konkretne, konkretne problemy. Tak jak Gosia wspominała, proste aplikacje zwiększają efektywność, efektywność firmy. Nie wiem, czy Gosiu, ty masz tutaj coś do dodania. Ja natomiast, tak jak wspominałem wcześniej o tym procesie. To był akurat proces obsługi kontraktów w dużym przedsiębiorstwie, który zmieniał swoje, swoje wymagania za każdym razem, jak wypuszczaliśmy nową wersję. Gdyby on był rozbity na mniejsze elementy i tylko te mniejsze elementy sobie się zmieniały, to mogłoby działać przez cały czas. A przez to, że wszystko było zapięte w jedną dużą, w jedną dużą bryna, no niestety, niestety nigdy nie mogło to ujrzeć światła dziennego. Dokładnie. Przepraszam, Łukasz, ja może tylko właśnie wspomnę o tych prostych aplikacjach, bo tak jak wcześniej mówiłam, często spotykamy się z taką sytuacją, z której firmy decydują się na wybranie jednak na zmianę narzędzia na większe rozwiązanie. Natomiast z czasem ich to przytłacza ilość tych dostępnych funkcji i generalnie samo funkcjonalności, które są tam dostępne i działanie z nimi przysparza tylu problemów, że bardzo szybko wracają do kalamarii, Także zachęcam do przetestowania. Tak. Y Warto wybierać elastyczne rozwiązania, w szczególności takie, które pozwalają na integrowanie się i wykorzystanie interfejsów programistycznych do rozbudowy, ponieważ jest to podstawa do stworzenia idealnego cyfrowego środowiska pracy. To, o czym wspomniałem przed chwilą, w kontekście atakowania naszych użytkowników licznymi kanałami i zwiększania poziomu przyswojenia narzędzia, Pamiętajmy, że ten zwrot z inwestycji w jakieś narzędzie w bardzo dużym stopniu zależy od tego, czy jest ono wykorzystywane. I są takie, tak jak wspomniałem, są takie scenariusze, gdzie jest to bardzo No Jeśli gdzieś ktoś ma jakąś procedurę wewnątrz organizacji, która mówi, nie przyjmiemy Twojego rozliczenia czasu pracy, jeśli nie będziesz śledzić swojej dostępności za pośrednictwem narzędzia XYZ, no to wiadomo, że ta adaptacja nastąpi naprawdę szybko. No ale niektóre funkcjonalności mają inny charakter i wtedy właśnie warto, warto myśleć o tym, żeby, żeby dodatkowo, dodatkowo tutaj, tutaj się Integrować i gdzieś promować informacje pochodzące z tych systemów. Czy w scenariuszach raportowania. Zamiast pisać do działu kadr z prośbą o przedstawienie arkusza nieobecności za poprzedni kwartał w cenach dalszej obróbki, jeśli mamy możliwość sięgnięcia do tej informacji bezpośrednio w narzędziu do raportowania, bądź też ona już tam jest i czeka na nas, no to też jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo zaoszczędzi nam to czas i w rezultacie zwiększa się do zwiększenia oszczędności. Ponieważ wszelkie nakłady na integrację multiplikują korzyści. Ja bym trochę obawiałem się tego słowa, multiplikują. Nie chciałem użyć zwielokrotniają, bo to konkretnie już sugeruje kolejne liczby całkowite. Dwa razy, trzy razy, siedem razy. Ta multiplikacja czasem ma charakter procentowy. 15, 20%. Gdzieś możemy osiągnąć lepszy wynik, ale takie 20% do 20% w jednym, w drugim, w trzecim miejscu i już potrafią się zrobić konkretne liczby, a jednak dobry business case i dobre policzenie zwrotu z inwestycji w każde narzędzie Również tak, jak dzisiaj obserwujemy, no to jest klucz do zwiększenia konkurencyjności i poprawy swojego biznesu. Więc chciałbym, żebyśmy o tym też pamiętali. Dobrze. Więc jeszcze raz chciałbym tutaj przede wszystkim gościu, podziękowania dla Ciebie, że zaakceptowałaś nasze zaproszenie i opowiadałaś nam dzisiaj o, o Waszym produkcie i o waszym, o waszym systemie. No i podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli dzisiaj do naszego wystąpienia. Nie zapominajcie o, 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 o ofercie, jaka tutaj i specjalnej ofercie, która została tutaj dla Was przygotowana. I cóż, z mojej strony miłego południa. Dobrego popołudnia, Łukasz. Również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Jasne, to usłyszę.